Państwa, witam Was wszystkich serdecznie. Ponownie kłania się nisko aż po same kostki. Z tej strony Maksymilian, Marek Teodor Kłęk. A przed nami meczek fazy grupowej, w którym zmierzą się solidni zawodnicy. Proszę Państwa, Waldemar Gnatowski, który ugrał z seta Filipowi Olko, jest tam super. Tak naprawdę fenomenalnie grali, tam było 10-8 dla Filipa, ale pan Waldemar zostawił kawał solidnego ducha na boisku. Dobrze, teraz zrobić ładnym forehandem wejście w kort. Wiadomo, że już po 40 musi chronić swoje stawy bardzo dobrze. Kolanka, nadgarstki, łokcie oczywiście są podstawowymi aspektami, żeby w ogóle grać w tenisa. Trzeba mieć bardzo dobre i mocne kolana. Po 30 teraz. W Bielsku Białej jest ogromnie ciepło, naprawdę świeci słoneczko. Mega jest ciepło, byłem na chwilę na polu na wystawie psów, która tutaj odbyła się obok kortów. Proszę Państwa, mamy obecnie 13 stopni, czyli wyobraźcie sobie to. Jest 1 lutego, a mamy 13 stopni. Napiszcie w komentarzach, czy globalne ocieplenie wydawa się z mitem, czy jest prawdą. No, patrząc na realia, to naprawdę jest chyba faktem to globalne ocieplenie, bo za mojego żywota jeszcze nie było tak, aby w lutym było 13 stopni. No, jest to niebotyczna temperatura. 1-0 dla Waldemara, który teraz tam rakiety zmienia, ma parę w swojej torbie. Wilsona już wybrał sobie i wchodzi na kort, jest gotowy. Mateuszowi dobrze ułożyć, ustawić te piłki i nie wszedł w tempo. Bardzo wysoka wyrzuca piłkę przy serwisie Mateusz Ryś. Ładnie trafił. Oj, 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 co tutaj się wydarzyło, proszę Państwa? Troszeczkę szczęścia po stronie Waldemara, zobaczmy. Świetny był ten drugi kick serwis, ale bardzo krótko. On był Waldemar, który prowadzi oczywiście już w tym meczyku 1-0 w gemę. Podwójny błąd, proszę Państwa. Kiepski oraz bardzo ciężki początek tego spotkania przez Mateusza. No i kolejny podwójny błąd
2-0 dla Waldemara. No, solidnie wygląda to, Mateusz. Dużo, dużo błędów na starcie i ciężka przeprawa go czeka z całą pewnością. Solidne te serwisy na ciało spóźnione, Mateusz. Na razie tutaj pan Waldemar dyktuje warunki. 44-latek, który ma korzenie francuskie. Jest z Bielska Biała. Tutaj jest na tych kortach częstym bywalcem BKT Advantage Bielsko Biała. Wspaniały ośrodek. Zero dla Waldemara Gnatowskiego, proszę państwa, piękny początek tego zawodnika, reprezentanta gospodarzy, i tylko jeden gem dzieli go od pewnego zwycięstwa w tym pierwszym secie. A teraz widzimy grupy, kto awansował, kto jest bliski odpadnięcia, także widzimy tutaj sesja poranna, jak się plasuje. Wspaniała teraz seria uderzeń. Pana Waldemara. Ależ obrona teraz Waldemara, proszę państwa, ale szybki jest. Brawo, oj, oj, oj. Zawiesił się tutaj na naszym banerze, proszę państwa. Spoko. Dobry rajdzik. Teraz pan Waldemar zawiesił się na naszym banerze, krzesła poleciały w dół, mikrofon poleciał. Baner lekko tutaj, jak to się mówi, zniekształcony, ale wszystko w dobrym duchu tenisa. Bardzo szybki rajd Waldemara, nie wyhamował i wpadł lekko na nasz banerek, proszę państwa. Cóż za poświęcenie. Ogromne brawo tego zawodnika. Teraz przepraszam was na chwileczkę, muszę tutaj parę rzeczy poprawić. Good night.
15:40. Sytuacja opanowana, 4-0 dla Waldemara. Pewny pierwszy set, bez szans, tutaj Mateusz Ryś nie odnajdywał tempa, dużo błędów oraz jego rywal zagrał fenomenalnie, także pierwszy set za nami. Zobaczmy jeszcze raz może grupki, co tutaj się dzieje. Widzimy, no, że Willy Bolko, Malwina Wójciak oraz Bartek Brzuska awansowali do fazy playoff, także brawa dla nich. Wychodzimy już na korcik, wyszło słonko, panowie wyszli i proszę Państwa, wracamy teraz. Świetny retur Mateusza Rysia, wejdzie w korc, agresywnie, ależ akcja, pięknie, szapoba, teraz brawa Mateusz Ryś, po to zagranie, było palce i ten świetny retur i ten volej też nie był łatwy, ależ idealnie odkręcił rakietę na zewnątrz, ogromne brawo, bardzo mi to zagranie się podobało. Źle wszedł teraz. Pod to uderzenie Mateusz i jeszcze breakpoint. Omrojony przez Waldemara. Piorunujący serwis. Teraz do środeczka. Zobaczmy. I boom. Bez szans. Tutaj Mateusz. Bardzo dobrze serwuje Waldemar i ten ruch serwisowy jego jest mega szybki, czyli wyrzut. Od razu wyrzut i uderzenie. Teraz odskazał Mateusz Ryś. No zobaczmy.
Na pozorze, czy aby na pewno był aucik? Powtórka leci. No nie wiem, proszę państwa. Nie wiem, czy ta piłka się nie pokryła czasami z linią, ale to już jest historia. I na równowagę wybiera serwis. Waldemar. Bardzo ładny gem Waldemara. Wyszedł 0,40, proszę państwa. Mateusz się śmieje, ale fakty są takie, że nerwy stalowe mało Waldemar i umiejętności przednie na razie nie daje tutaj większego pola manewru Mateuszowi. Teraz panowie się napiją, drineczka, krótka przerwa i zaraz wracamy z gemem numer 2, drugi set. Tutaj się uderzyło Mateusz Ryś na ziemi i czy uda mu się to wyrytowane? O, brawa! Proszę państwa, cóż za wymiana. Mateusz Ryś na ziemi tutaj wywrócił się. Zawodnik białej koszulce. Ale utrzymał piłkę wyżej tutaj w głowę celowo panu Waldemarowi. Chciał go ustrzelić tutaj w jego okulary chyba, zdaje się. Mateusz Ryś, no i udało mu się ta sztuka, ponieważ punkt wygrał. Przypomnijmy, że Mateusz Ryś jest 62 w rankingu obecnie. Pochodzi z Katowic, czyli bliziutko miał. Oj, ta piłka chyba była długa. Nie wiem, czego pan Waldemar nie krzyczał nic. Ale tutaj wydawało się, że to był aucik. Ale grał. Chciał sobie pograć bardzo dobrze. Tutaj w odpowiedzi do użytkownika Tomasza Nowakowskiego, Waldemar Grantowski jest obecnie plasowany w rankingu ITF seniorów plus 40. Jest on na miejscu 335 na świecie. Tutaj w kategorii ITF seniorzy, singliści powyżej 40, a powyżej 45 jest w rankingu 369. A najwyżej w historii był tutaj w ITF-ie klasyfikowany powyżej lat 40 na 275 miejscu. Także oczywiście jest on amatorem. Tutaj według naszych przepisów może grać,
No, po prostu grają sobie w seniorach, nie jest zawodnikiem ATP czy tam PZT. Po prostu na pewno długo gra. I jako profesjonalista występuje on w seniorach plus 40. Także, panie Tomaszu Nowakowski, proszę sobie sprawdzić na stronie Waldemar Gnatowski ITF, wpisać w Google i tam wszystkie informacje są. 2-1 tym czasem dla wspomnianego wcześniej zawodnika grającego w seniorach ITF. Myślimy, że ma problemy lekkie Mateusz Ryś z timingiem. Bardzo wysoko wrzuca piłkę, ale jego nogi troszeczkę coś nie działają się. Zobaczmy, no prosto, na prostej nogi odbija tą piłę, no i nie radzi sobie do końca. Serwis. Teraz obrót 360 stopni, ale pewnie Waldemar takich piłek nie psuje. Zobaczmy, ależ piruecik teraz Mateusz Ryfie. Niestety ten piruet dał mu tylko efekt wizualny, ale punktowo już ciężko, ponieważ przegrywa on 3-1-3. No i tylko jeden gem dzieli Waldemar od awansu do fazy playoff, proszę państwa, jest bardzo blisko. Trafił perfekcyjnie Mateusz Ryś w sam narożnik ringu. Zobaczmy jeszcze raz. 0-15. Zerwał ten atak Mateusz Ryś, wściekły na siebie, nie wie co ma zrobić tutaj przeciwko tak dobrze dysponowanemu
rywalowi. Mocno płasko chce serwować Waldemar, ale ta sztuka nie zawsze mu wychodzi. O 30 teraz puka się w głowę Mateusz Ryś. Nie wie, co źle zrobił. Aj, nie trafia. Znowu Mateusz, no i wielkie, wielkie zarabaty. Piłka meczowa dla Waldemara Gnatowskiego. Trafia Mateusz, Rysi spóźnił się teraz. Waldemar nie jeszcze dobrze pod tą piłę. Trzy, dwa. Tak więc broni dwie piłki meczowe Mateusz Ryś i pozostaje w grze. Brawa za walecznie, bo już był tutaj pod przysłowiowym toporem. No i ciąg zmagają się z panią w spotkaniu dalszy. Waldemar, pomimo tego, że miał dwie piłki meczowe, to ich nie wykorzystał. Obroni się Mateusz Ryś, no i teraz każdy punkt już będzie na wagę złota. Taka gra
psychologiczna chyba. Wystąpi u zawodników. Dobry to drugi serwis, bardzo mocny. Mateusz Aj utrzymuje piłkę w grze. Oj, 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 teraz kiepsko na nogach Mateuszuś. Klepie się teraz po udzie, bo spóźnił się i za mało na nogach. Dzień dobry. Ale widzimy, że walczy, walczy cały czas. Mateusz Ryś tanio skóry nie sprzeda. Oj, 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 nie wykręcił teraz i to spotkanie, proszę Państwa, nam dobiegło końca. Game set match. Waldemar Gnatowski 4-0, 4-2 wygrywa.